Skontrowanie silnego ataku sprawi, że przeciwnik będzie odsłonięty. Rozpraw się z nim, łamiąc mu nogi lub powalając go na ziemię. Pokój z tobą, Maliku. Twoja obecność tutaj pozbawia mnie obydwu tych rzeczy. Czego chcesz? Al-Mualim prosił, żebyś wykonał jakieś służebne zadanie, próbując odkupić winy. Więc mów. Powiedz mi wszystko, co możesz o tym, którego zwą Talal. Znalezienie i zabicie tego człowieka to twoje zadanie, Altairze. Nie moje. Dobrze byś zrobił, gdybyś mi pomógł. Na jego śmierci skorzysta cała Ziemia Święta. Czy zaprzeczysz, że ty też na niej skorzystasz? Takie sprawy nie powinny cię obchodzić. Twoje działania bardzo mnie obchodzą. Więc nie pomagaj mi. Sam go znajdę. Czekaj, czekaj. Nie możesz tak po prostu zataczać się po mieście jak ślepiec. Lepiej, żebyś wiedział, gdzie zacząć poszukiwania. Słucham. Przychodzą mi do głowy trzy miejsca. Na południe stąd, na targu między dzielnicą żydowską i muzułmańską, na północ, nieopodal tutejszego meczetu, i na wschodzie, przed kościołem świętej Anny, blisko bramy Papa Richa. To wszystko? Dość na początek. I więcej niż ci się należy. Angielski król i jego armia niewiernych maszerują na południe, pozostawiając za sobą koszmar... Nędzny złodziej, uczcę ci na dłonie! Salahadin wyjeżdża mu naprzeciw, by pomścić te barbarzyńskie uczynki. Zmylmy się, nędzny złodziej, uczcę ci na to dłonie! Przestań, proszę! Czemu to robisz? Co ja zrobiłam? Odejdź to! Nie skraść w mojej obecności! Zapłacić za to życie! Nic nie zrobiłam! Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. O, na wolności jest morderca. Co za szkoda. Nie martw się, będę tutaj. Witaj, przyjaciel. Odwagę, by stanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji. To co mógłby... Na wolności jest morderca. My jesteśmy prawdziwymi dziećmi po ziemi. Umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Nie, nic nie rozumiecie. Ja nic nie mam. Proszę, panie, macie trochę pieniędzy. Proszę, nie możecie mnie wspomóc. Jestem biedna, chora i głodna. Tylko parę monet. Proszę tylko o parę miedziaków. Nie masz po co tu stać! Odejdź! Zobacz,
Jeśli straż nie zamierza nic zrobić, to my musimy. To, co sugerujesz, to szaleństwo. Ale to konieczne. Ile jeszcze osób musi zaginąć bez śladu, nim ludzie powiedzą dość? To nie nasza sprawa. Jeszcze nie, ale jeśli dalej będziemy siedzieć bezczynnie, to będzie nasza. Co więc proponujesz? Obserwowałem go. Dowiedziałem się sporo o jego interesach. Wszystko jest tutaj, na mapie, którą sporządziłem. Każdego dnia, o tej samej porze, ogląda swoich niewolników. Wtedy uderzę. A więc masz kawałek papieru. Nie uratuje cię to, jeśli cię złapią. Nie osłoni cię to przed mieczem i strzałami. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, nie dojdzie do tego. Zresztą muszę zaryzykować. Życz mi powodzenia, przyjacielu. Życzę. Przyda ci się. Odejdź, zanim cię zmuszę. Jejku, co on robi? Ojej, powinien był uważać... Ciekawe, czy nic mu nie jest. Nędzny heretyku! Jesteś mój! Dlaczego ja to zrobiłam? On chce mnie zabić! I dlaczego nikt tego nie powstrzyma? Wracaj tu! Nigdy nie ucieknie! Jak? Kto mógłby zrobić coś tak strasznego? Boże Wszechmogący! Boże Wszechmogący! Ciekawe, co tu... Trzeba się pozbywać takich szumowin jak ty! Geber kafir! Geber kafir! Ludzie przenoszący dzbany zdradzą twoją pozycję. Mam to, czego ci trzeba. Stoję tu. أيها الكافر! يا! سوف تموت هنا! ما! يا! 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 Nie wolno wiecznie uciekać! Gdzie jesteś? Tam jest! Dorwę cię! O nie! Co tu się stało?
Jak to się stało? Co za szkoda? Kto? Kto to zrobił? Czy to... Pożoga wojny trawi nasz kraj, a tysiące istn. Dzień poświęcane są w jego obronie. Jeśli straż nie zamierza nic zrobić, to my musimy. To co sugerujesz, to szaleństwo. Ale to konieczne. Ile jeszcze osób musi zaginąć bez śladu, nim ludzie powiedzą dość? To nie nasza sprawa. Jeszcze nie, ale jeśli dalej będziemy siedzieć bezczynnie, to będzie nasza. Co więc proponujesz? Obserwowałem go. Dowiedziałem się sporo o jego interesach. Wszystko jest tutaj, na mapie, którą sporządziłem. Każdego dnia, o tej samej porze, ogląda swoich niewolników. Wtedy uderzę. A więc masz kawałek papieru. Nie uratuje cię to, jeśli cię złapią. Nie osłoni cię to przed mieczem i strzałami. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, nie dojdzie do tego. Zresztą muszę zaryzykować. Życz mi powodzenia, przyjacielu. Życzę. Przyda ci się. Idź przeszkadzać komuś innemu! Czego ty chcesz? Mogłeś mnie zabić. Coś ci się podoba? Po co ktoś miałby to robić? Nie robiłem nic złego. Nie masz po co tu stać, starcze! Pomocy! Błagam pomocy! Czy nikt mi nie pomoże? Niewierny! Niewierny! Nie dasz rady mi uciec! Ma!
Być pewien, że usłyszą historię o tym, jak zachowuje się prawdziwy bohater. Ani kroku! Nie wolno ci tu być. Odejdź. To koniec twojego życia! Nie do... Proszę, nie możecie mnie wspomóc? Jestem biedna, chora i głodna. Proszę, pan. Tak, nie zrobiłam nic takiego. Nie głowa! Straże! Zrobiłeś to mnie tu idzie ci do lasu! Łapię cię! Chwała Bogu, ocaliłeś mnie!
całe miasto usłyszy o twoim poświęceniu. A nie, czy to czegoś potrzebował? Znajdziesz to tutaj. Jestem tego pewien. Nie musicie szukać dalej, bo armia niewiernych. Mam wszystko, czego można potrzebować. Pozostawiając za sobą koszmar i śmierć. Salahadin wyjeżdża mu naprzeciw, by pomścić te barbarzyńskie uczynki. Módlmy się, aby wszechwładny i przepotężny Bóg uznał nas godnymi i przyznał nam zwycięstwo. Złodzieju, jesteś w świecie! Bądźcie czujni, przyjaciele. Szejtan kryje się wszędzie, obserwując i czekając, zawsze gotów nas kusić. Wytrwajcie, bądźcie silni jak Salahadin i stańcie przeciwko naszym wrogom. Każdy raz u spodu. By stanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji. Nie śmiejcie wątpić, że walczymy o przetrwanie. Szetan, proszę, robisz mi krzywdę. Król niewierny. Niewierny! Niech Róg się bituje nad twoją duszą. Jeśli nie ujdziesz na nas sucho, ty morderco! Straże, tutaj! To nie skończy się dobrze. O co chodzi? Nie ma większej chwały. Puść mnie, przecież ci się podoba? Mam to, czego ci trzeba! Dobry Boże, co ty to robisz? Szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. A tu się stało? To straszne. Najlepsze towary w kraju. Mam to, czego ci trzeba. Jestem tego pewien. Spójrz. Zobacz, nie ma wątpliwości. Chodź, zobacz, co sprzedaję. Witaj. Mam wszystko, czego mógłbyś w życiu zapragnąć. Umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Jeśli macie dość byle jakich. On postarał zmysły? أفسح هل تريد قول شيء ما؟
Nędzny złodzieju, ucznę ci za to dłonie! Przeklęty! Przeklęty król chrześcijan i przeklęta jego armia niewiernych! Pomocy, niech mi ktoś występują pomoże. Przeciw woli Boga i muszą... Niewierzyki! Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. Bowiem znalazł on odwagę, by stanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji. To mógłby zrobić coś takiego. Nie śmiejcie wątpić, że walczymy o przetrwanie. Król niewiernych chciałby zetrzeć nas z powierzchni ziemi. Musimy mu się przeciwstawić i odeprzeć go. Stoję tu dziś przed wami, by was przestrzec. Jeśli Ryszard zdaje Jaffę, nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. Musimy podejść. Nic nie rozumiecie, ja nic nie mam. Altatadu Sheyanna. Nie, proszę, nie odchodźcie, tylko parę monet, proszę. Co mu się stało? Nie wolno ci tu być! Po co on to robi? Geber, kafir! Kime boyun eğmek istiyor? Geberteceğim seni! Myślisz, że twój Bóg przejmuje Błagam, się nie z tobą krzywdy! Stary głupcze! Błagam! Nie zrobiłem nic złego! Za to! Przestań, proszę! To boli! Wierzysz w fałszywego Boga! Pomocy! Błagam pomocy! Czy nikt mi nie pomoże? Jesteś niczym! Bóg cię opuści! Błagam, nie rób mi krzywdy! Jesteś niczym! Bóg cię opuści! Proszę! To boli! Myślisz, że twój Bóg przejmuje się to w tym momencie? Nie zrobiłem nic złego!
głupcze! Przestań, proszę! To boli! Czego chcesz? Jesteś nic! Ja! Nigdy nie ucieknie! Ja! Ja! Dziękuję ci, chłopcze. Chciałbym, żeby moi synowie byli w połowie tak waleczni jak ty. Możesz być pewien, że usłyszą historię o tym, jak zachowuje się prawdziwy bohater. To zaiste ciężkie czasy. Zrobisz sobie krzywdę. Można być tak nieostrożnym. Chcesz czegoś? Ocalał, niech Bóg ma go po piece. To tchórz! Gdyby nie te pieniądze, dawno by mnie już tu nie było! Albo jesteś ślepy, albo głupi. Może jedno i drugie. Jak możesz tak mówić? Nie widziałeś wszystkiego. Widziałem dość. Zaatakowali naszą karawanę, a on natychmiast uciekł. Nie uciekł. Co ty gadasz? Nie pamiętasz, co się stało z tymi, którzy nas zaatakowali? Powalili ich łucznicy. Niech Bogu będą dzięki. Nie nasi łucznicy. On. Sam. Czyli mówisz, że to on nas ocalił? Tak, pobiegł na wzniesienie i powystrzelał ich z łuku. Ja nie miałem pojęcia. Jest mistrzem łucznictwa. Lepiej to zapamiętaj. Nie uciekniesz mi! Zapłacisz za to głową! Niech ktoś ich powstrzyma! Nędzny heretyku!
Dlaczego ludzie ciągle... Szybciej, szybciej! Bowiem znalazł on odwagę, by stanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji. Złapię cię! Nie śmiejcie wątpić, że walczymy o koniec swojego życia. Pozwólcie mu uciec! On sobie myśli. Zrobi sobie krzywdę. Ja mu się... Nie pozwolę zachowywać się jak dziecko. Zdołasz uciec! Dlaczego nie krzywdę? Dlaczego oni walczą? Ktoś powinien ich powstrzymać. Nie zdupcie go! Dzień dobry, proszę, nie możecie mnie wspomóc, jestem biedna, chora i głodna! Czy nie masz już dość kupców, którzy nigdy nie mają nic przydatnego? Nie masz tego kupca, idźcie mi na drogę! Drogi, precz! Niewierny! Nie będę po mojej stronie! Broń w gotowości! Niech ktoś ich powstrzyma! Zdołasz uciec! Ja! Nie mogę w planie! Musisz umrzeć! Nie pozostawiasz mi wyboru! Taki musisz umrzeć! Nigdy nie uciekniesz! To nie było mało! Poradzimy sobie! Zdarzałeś po niewłaściwej stronie! Pożoga wojny trawi nasz kraj, a tysiące istnień poświęcane są w jego obronie! Wygląda to na tragedię. Ja jednak nazywam to zaszczytem. Umrzeć w służbie Boga. Umrzeć walcząc za to. Co wierzymy, nie ma większej chwały. Proszę panie, macie trochę pieniędzy. Zrobi komuś krzywdę. Dlaczego się tak śpieszy? Nie dasz rady mi uciec! Zabij się albo was stratuję! Jesteś mój! Gin niewierny! Nie... Skorzystaj z pomocy uratowanych uczonych, aby dostać się do strzeżonych obszarów. Maliku. Przyszedłeś znowu marnować mój czas? Znalazłem Talala. Jestem gotów do misji. To ja o tym zdecyduję. Dobrze. Powiem ci, co wiem. To handlarz ludzkim życiem. Porywa obywateli Jerozolimy i sprzedaje ich jako niewolników. Jego siedziba mieści się w magazynie wewnątrz Barbakanu, na północ stąd. W tej chwili przygotowuje karawanę do odjazdu. Uderzę, gdy będzie oglądał swój towar. Jeśli uda mi się uniknąć jego ludzi, sam Talal nie będzie dla mnie wyzwaniem. Nie będzie wyzwaniem? Posłuchaj siebie. Co za arogancja? Skończyliśmy? Zadowala cię to, czego się dowiedziałem? Nie. Ale będzie musiało wystarczyć. Odpocznij, przygotuj się, popłacz sobie w kąciku. Zrób to, co zawsze robisz przed misją. Tylko rób to po cichu. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Doskonały klient! Nie krępuj się!
ten głupiec robi? Nie ma chyba powodu do takiego zachowania. Błagam, panie. Umieram z głodu. Potrzebuję paru groszy na jedzenie. Irytuj! Jeśimy nas. Nie masz po co tu stać! Odejdź! O! Nie, nie masz prawa tego robić! Dziwne. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Zrobi sobie krzywdę. Ja mu wtedy nie pomogę. Co mu się stało? Proszę, nie możecie mnie wspomóc. Nie powinien zachowywać się jak dziecko. Jejku, co on robi? Panie, macie trochę pieniędzy? Nie, proszę, nie odchodźcie! Tylko parę monet, proszę! A! Proszę, panie, macie trochę pieniędzy. Dobrzy ludzie, nie musicie szukać dalej! Mam wszystko, czego można potrzebować! Witaj, mam wszystko, czego mógłbyś przyjąć. Moja rodzina choruje. Nie wspomożecie mnie paroma monetami? Dziwne. Czy on postracił zmysły? Pożoga wojny trawi nasz kraj, a tysiące istnień poświęcane są w jego obronie. Wygląda to na tragedię. Złodzieju! Jesteś śmieciem! Nie pomoże? Co ja złego zrobiłam? Powiedz proszę. Zapłacisz za to głową!
Dzięki. Znajdę sposób, by ci odpłacić za twą dobroć. Dobry Boże, co tu się stało? Co tu się stało? Kto to zrobił? O, niech Bóg się zlituje. A więc w okolicy jest morderca. Spokojni, przyjaciele! Po co on to robi? Wygląda, jakby go ktoś gonił. Rany. Chyba mu się śpieszy. Dokąd tak pędzi? Nie zdołasz uciec! Kieber, kafir! Ciekiedo nie ten go chce jedynym! Zaciągi wysokie. Ciekawe, dokąd się tego... Daj tu! Czy mógłbyś nie... Po tym na pewno zostanę... Ruszać się, albo was stratuję! Brać go! Dokąd go! Zniknął. To koniec. Jak on mógł uciec? Sorun çıkartacak. Bóg jest mi przychylny! Nic ty nie uciekniesz! To strata mojego czasu! أنت تفلح بالاختباء. Ci się podoba? Czy nie masz już dość kupców, którzy nigdy nie mają... Ty to już ostatni? We właściwe Mam miejsce. Taką nadzieję. Nie ma lepszego kupca Ale lepiej nie kusić licha. Wracam do domu i możesz być pewien, że szybko z niego nie wyjdę. Oddałeś mi wielką przysługę, młodzieńcze. Nie zapomnę ci tego. Słuchajcie, obywatele!
Jeśli macie dość byle jakich towarów, chodźcie zobaczyć moje! Są niezrównane! Ciekawe, czy ktoś go ściga. Najlepsze towary w kraju! Co to on się tak śpieszy? Tylko parę tak monet. Proszę tylko o parę miedziaków. Nie, nic nie rozumiecie, ja nic nie mam. Nie, nie jest. Miałem jednak szczęście, młody człowieku. Proszę. Wystanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji. Nie śmiejcie wątpić, że walczymy o przetrwanie. Król niewiernych! Chciałby zetrzeć nas z powierzchni. Nie musiałeś tego robić, prawda? Musimy mu się przeciwstawić. Co mu się stało? Panie, wygląda się, jakbyś chciał. Zapłacisz za to koro! Ruszać się! To nie wygląda dobrze. Ha! To... Ale kawał dalej! Nie pozwól cię wstać! Wszystko prosto w tej cenie! Nie ma to uciekać! Niewierny! Nie masz ze mną szansy! Bóg jest po mojej stronie! Łapię cię! To jest dziś przed wami wybacz przestrzeń! Jeśli Ryszard nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy! Musimy powstrzymać go, wszystko, nim mam. Jego pochód na prawo... Nic nie rozumiecie, ja nic nie mam. Proszę, nie możecie mnie wspomóc, jestem biedna, chora i głodna. I naszym obowiązkiem jest bronić błagam go was, kiedyś coś takiego? Błagam was! Krzyżowcy muszą zostać zniszczeni! Przeklęty! Przeklęty król chrześcijan i przeklęta jego armia niewiernych! Co on to robi? Występują przeciw woli Boga i muszą za to zapłacić! Gdziekolwiek się udadzą, zostawiają po sobie jedynie cierpienie! Nazywają to krucjatą! Krucjatą w imię czego? Ignorancji? Przemocy? Szaleństwa? Musimy stawić im czoła! Musimy walczyć z nimi na wszelkie sposoby! Bądźcie czujni, przyjaciele! Szejtan kryje się wszędzie! Obserwując i czekając! Zawsze gotów nas kusić! Umrzeć! Wytrwajcie! Bądźcie silni jak... I stańcie przeciwko naszym wrogom! Proszę, niech mi ktoś pomoże! Nie ma co tu dzieć! To się śle. To nie ma wyjścia! Jest ukończony! Co go tak poruszyło? Zin niewierny! To nie będzie zbyt trudne! Nie zdołasz uciec! Nigdy nie uciekniesz! Wrócać się, już! Błagam, Zalim, szybciej! Błagam, tylko o parę monet! Bratko! Bratko! Wrócać się, albo was stratuje! Kolejny chce użyć! Źle skończy. Nie powinny nocy tu być! Odejdź! Ha!
Dobra. Angielski król i jego armia niewiernych! Masz się na południe! Hatchman, fajdes, man! Skieber! Niczego, Hadin! Wyjeżdżam na przeciw! Ty pomścisz te barbarzyńskie uczynki! I przyznał nam zwycięstwo! Pożoga wojny trawi nasz kraj, a tysiące istnień poświęcane są w jego obronie. Wygląda to na tragedię. Ja jednak nazywam to zaszczytem. Umrzeć w służbie Boga. Co teraz, handlarz niewolników? Nie nazywaj mnie tak. Chcę im tylko pomóc. Tak samo jak kiedyś ktoś pomógł mnie. Trzymanie ich w okowach pomóż to żadna pomoc. Uratuj mnie. W okowach? Tu są bezpieczni. Przygotowuję ich do nadchodzącej podróży. Jakiej podróży? Do życia w niewoli? Nic nie wiesz. Byłem głupi, że cię tu sprowadziłem. Myślałem, że ujrzysz i zrozumiesz. Rozumiem doskonale. Pokaż się. A, czyli chcesz zobaczyć tego, kto cię tu wezwał? Nie ty mnie tu wezwałeś. Przyszedłem sam. Doprawdy? A kto zdjął rygle z drzwi? Oczyścił dla ciebie ścieżkę. Czy choć raz musiałeś wznieść ostrze przeciwko jednemu z moich ludzi? A? Nie, wszystko to zrobiłem dla ciebie. Więc stań w świetle, a zrobię ci ostatnią przysługę. Cóż to? Boisz się odrobiny światła? Chodź naprzód! Niech cię ujrzę. Przysłano cię, abyś mnie zamordował, tak? Teraz stoję przed tobą. Czego pragniesz? Zejdź do mnie. Załatwmy to honorowo. Dlaczego zawsze musi się to kończyć przemocą? Nie mogę ci pomóc, bo tego nie chcesz. A ja nie pozwolę zniszczyć mojego dzieła. Nie pozostawiasz mi wyboru. Zginiesz. Ja umrę! Byli jenemi. Trudne. Chodź tam, gdzie cię nie proszą. Łapię cię! Skorzystaj z pomocy uratowanych uczonych, aby dostać. Chodź tam, gdzie cię nie proszą. Jeśli wdasz się w bójkę na pięści, strażnicy nie będą.
Kiedy Niewierny! Nie masz ze mną szans! Nie! Chodź tam, gdzie cię nie proszą! Nie dasz rady mi uciec! Nie ociągać się! Kończ się z nim! Może nie zauważyłeś, że już przegrałeś! Niewierny! Nie masz ze mną szansy! Bóg jest po mojej stronie! Zabijcie go wreszcie! Angielski król i jego armia niewierny! Pełnią na południe! Niewierny! Nie masz ze mną szansy! Bóg jest po mojej stronie! Wyjeżdża mu naprzeciw, by pomścić swe szatańskie uczynki! Wracaj tu! Wszechwładny i wszechpotężny Bóg uzdał nas mocnymi i przyznał nam zwycięstwo! Bądźcie drugi, przyjaciele! Szejtan kryje się wszędzie! Obserwujcie i czekajcie! Szejtan gotów na skórze! Wytrwajcie! Bądźcie silni jak Szalahanin i stańcie przeciwko naszym wrogom! Każdy na swój sposób! Kelburaya! Przeklęty król chrześcijan i przeklęta jego armia niewiernych! Poddaj się! Nie masz na kogo uciec! Z woli Boga i muszą za to zapłacić! Gdziekolwiek się dadzą, zostawiają po sobie jedynie cierpienie! Błagam was! Nazywają to błagam tylko nie zdołam uciec! Niczego! Ignorancji, przemocy! Nie zdołam uciec! Nie dasz rady! Co za niekompetencja! Co z wami? Pożoga wojny trawi nasz kraj, a tysiące istnień poświęcane są w jego obronie. Wygląda to na tragedię. Ja jednak nazywam to zaszczytem. Umrze w Umrze nie. Dlaczego ludzie się
Ktoś musi ich powstrzymać. Nie masz już dokąd uciekać. Zdradź mi swoje sekrety. Moja rola się skończyła. Bractwo nie jest na tyle słabe, by moja śmierć mogła je powstrzymać. Jakie bractwo? Nie tylko Al-Mualim ma plany co do Ziemi Świętej. Nic więcej ci nie powiem. Skończyliśmy więc. Błagaj swojego Boga o wybaczenie. Dawno nas opuścił. Opuścił mężczyzn i kobiety, których przyjąłem pod swój dach. Co masz na myśli? Żebracy, dziwki, ćpuni, trędowaci. Wydaje ci się, że to materiał na niewolników? Nie nadają się nawet do najpospolitszych zajęć. Nie. Brałem ich do siebie nie po to, by ich sprzedać, ale aby ich uratować. A ty i tak zabiłbyś nas wszystkich. Nie. Czerpiesz zyski z wojny, ze zniszczonego życia. Tak, oczywiście, że tak myślisz w swojej ignorancji. Odgradzasz swój umysł? Tacy jak ty robią to najlepiej. Nie widzisz w tym ironii? Nie, zdaje się, że jeszcze nie. Ale zobaczysz. Strażę! Widziałem jego! Stawi to! Jak? Nie wolno ci tu być! Nie czujni, przyjaciele! Szejtan kryje się wszędzie! Obserwując i czekając! Zabić go! Przestań uciekać! Nie zdołasz uciec! W jakikolwiek sposób! Zęczny heretyku! Nie dasz rady mi uciec! Dobrze znam to miasto! Znajdę cię! Tak! Szybko! Nie pozwólcie mu uciec! Poddaj się! Nie masz kogo uciec! Bijesz się jak szczur! Dalej! Nie pozwólcie mu uciec! Ktoś tu straci szybko! Wrócę cię! Łapię cię! Zabij się! Kolejny z tym wyjeżdżał naprzeciw, by pomścić te barbarzyńskie uczynki. Módlmy się, aby wszechwładny i przepotężny Bóg uznał nas godnymi i przyznał nam zwycięstwo! Stoję tu dziś przed wami, by was przestrzec! Jeśli Ryszard zajmie Jaffę, nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. Musimy powstrzymać go, nim jego pochód naprawdę się rozpocznie. To nasze miasto. Zawsze nim było. I naszym obowiązkiem jest bronić go po kres życia. Krzyżowcy muszą zostać... Altairze! Jak to wspaniale cię znów widzieć! Jak poszła misja? Skończona. Talal nie żyje. A, wiem. Całe miasto o tym wie! Zapomniałeś już, co to jest Finezja? Wprawny zabójca upewnia się, że ludzie zauważą jego pracę. Nie! Wprawny zabójca panuje nad swoim otoczeniem. Możemy się spierać o szczegóły, Maliku, ale fakt pozostaje faktem. Wykonałem zadanie, które zlecił mi Al-Mualim. A więc idź! Wracaj do starca! Zobaczymy, czyją weźmie stronę! Obaj jesteśmy po tej samej stronie, Maliku. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Ignorancji, przemocy, szaleństwa! Musimy stawić im czoła! Musimy walczyć z nimi na wszelkie sposoby! Thank you.
Zapomniał pan, jak się siada, panie Miles? Maliku. Przyszedłeś znowu marnować mój czas? Znalazłem Talala. Jestem gotów do misji. To ja o tym zdecyduję. Dobrze. Powiem ci, co wiem. To handlarz ludzkim życiem. Porywa obywateli Jerozolimy i sprzedaje ich jako niewolników. Jego siedziba mieści się w magazynie wewnątrz Barbakanu, na północ stąd. W tej chwili przygotowuje karawanę do odjazdu. Uderzę, gdy będzie oglądał swój towar. Jeśli uda mi się uniknąć jego ludzi, sam Talal nie będzie dla mnie wyzwaniem. Nie będzie wyzwaniem? Posłuchaj siebie. Co za arogancja? Skończyliśmy? Zadowala cię to, czego się dowiedziałem? Nie. Ale będzie musiało wystarczyć. Odpocznij, przygotuj się, popłacz sobie w kąciku. Zrób to, co zawsze robisz przed misją. Tylko rób to po cichu. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Jeśli Ryszard zajmie Jaffę, nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. Musimy powstrzymać go, nim jego pochód naprawdę się rozpocznie. To nasze miasto. Zawsze nim było. I naszym obowiązkiem... Nigdzie nie ma lepszych cen! Którzy nigdy nie mają nic przydatnego. Nie rozumiem, co on próbuje osiągnąć. Dziwne, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Większą uwagę na otoczenie, dziecko. To może uratować ci życie. Nie, proszę, nie odchodźcie, tylko parę monet, proszę.
Nie jest śpieszny. Dobry panie, jestem tylko stary człowiek. Przeklęty! Przeklęty król chrześcijan i przeklęta jego armia niewiernych! Występują przeciw woli Boga i muszą za to zapłacić. Gdziekolwiek się udadzą, zostawiają po sobie jedynie cierpienie. Nazywają to krucjatą. Krucjatą w imię Czech! Co teraz, handlarz niewolników? Nie nazywaj mnie tak. Chcę im tylko pomóc. Tak samo jak kiedyś ktoś pomógł mnie. Trzymanie ich w okowach to żadna pomoc. W okowach? Tu są bezpieczni. Przygotowuję ich do nadchodzącej podróży. Jakiej podróży? Do życia w niewoli? Nic nie wiesz. Byłem głupi, że cię tu sprowadziłem. Myślałem, że ujrzysz i zrozumiesz. Rozumiem doskonale. Pokaż się. Pomóż mi! Uratuj mnie! A, czyli chcesz zobaczyć tego, kto cię tu wezwał? Nie ty mnie tu wezwałeś. Przyszedłem sam. Doprawdy? A kto zdjął rygle z drzwi? Oczyścił dla ciebie ścieżkę. Czy choć raz musiałeś wznieść ostrze przeciwko jednemu z moich ludzi? A? Nie. Wszystko to zrobiłem dla ciebie. Więc stań w świetle, a zrobię ci ostatnią przysługę. Cóż to? Boisz się odrobinę świat? Teraz stoję przed tobą. Czego pragniesz? Zejdź do mnie. Załatwmy to honorowo. Dlaczego zawsze musi się to kończyć przemocą? Nie mogę ci pomóc, bo tego nie chcesz. A ja nie pozwolę zniszczyć mojego dzieła. Nie pozostawiasz mi wyboru. Zginiesz.
bowiem znalazł tą odwagę. Powstrzymać go! Pomocy! Straż! Ratunku! Ochronie twojego życia! Nie zdołasz uciec! Odejdź! Nie masz już dokąd uciekać. Zdradź mi swoje sekrety. Moja rola się skończyła. Bractwo nie jest na tyle słabe, by moja śmierć mogła je powstrzymać. Jakie bractwo? Nie tylko Al-Mualim ma plany co do Ziemi Świętej. Nic więcej ci nie powiem. Skończyliśmy więc. Błagaj swojego Boga o wybaczenie. Dawno nas opuścił. Opuścił mężczyzn i kobiety, których przyjąłem pod swój dach. Co masz na myśli? Żebracy, dziwki, ćpuni, trędowaci. Wydaje ci się, że to materiał na niewolników? Nie nadają się nawet do najpospolitszych zajęć. Nie. Brałem ich do siebie nie po to, by ich sprzedać, ale aby ich uratować. A ty i tak zabiłbyś nas wszystkich. Nie. Czerpiesz zyski z wojny, ze zniszczonego życia. Tak, oczywiście, że tak myślisz w swojej ignorancji. Odgradzasz swój umysł? Tacy jak ty robią to najlepiej. Nie widzisz w tym ironii? Nie, zdaje się, że jeszcze nie. Ale zobaczysz. Nie masz na pod uciec! Nie pozwólcie mu uciec! To nie wygląda dobrze. Voilà. Czas na śmierć! Asre! Przeklęty król chrześcijan i przeklęta jego... Zaharrak za otarido! El jarahu, ayu, ahara! Ekbidu alej! Mam to, czego ci trzeba! Jestem tego pewien, spójrz! Zobaczcie, nie mam racji! El jarahu, ayu, ahad! وراءه أسرع لن تفلت مني سلابيش Nigdy nie uciekniesz! Drogi! Już! Ktoś musi ich powstrzymać! Wiesz, czego chcesz! Doskonały klient! Nigdzie nie ma lepszych cen! Witaj! Mam wszystko, czego mógłbyś w życiu... Chodźcie, ludzie! Chodźcie zobaczyć, co ma! Po co mu to? Twoje dziecko, niemądrze jest przyciągać uwagę. Zatrzymać go! Jesteś mój! Nie poddam się tak łatwo! Tutaj! Jest tutaj! Tutaj! Wielki król i jego armia niewiernych maszerują na południe, pozostawiając za sobą koszmar i śmierć. Salahadin wyjeżdżał na przykład. Altairze, jak to wspaniale cię znów widzieć. Jak poszła misja? Skończona. Talal nie żyje. A, wiem. Całe miasto o tym wie!
Zapomniałeś już, co to jest finezja? Wprawny zabójca upewnia się, że ludzie zauważą jego pracę. Nie! Wprawny zabójca panuje nad swoim otoczeniem. Możemy się spierać o szczegóły, Maliku, ale fakt pozostaje faktem. Wykonałem zadanie, które zlecił mi Al-Mualim. A więc idź! Wracaj do starca! Zobaczymy, czyją weźmie stronę. Obaj jesteśmy po tej samej stronie, Maliku. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Pożoga wojny trawi nasz kraj, a tysiące istnień poświęcane są w jego obronie. Wygląda...